Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś o objawach skórnych chorób wewnętrznych. Szanowni Państwo, kiedy oglądamy się w lustrze, widzimy naszą skórę. Co na niej możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, czy jest prawidłowo napięta, czy jest sucha, czy jest wilgotna, czy pojawiają się chomiki, podwójny podbródek, jakie zmiany zapalne, jak wygląda okolica oczu, czy mamy dużo zmarszczek, jak wyglądają bruzdy, ogólnie czy twarz jest wypoczęta, czy zmęczona. Twarz oglądamy codziennie, ale czy codziennie oglądacie Państwo całe swoje ciało i całą swoją skórę? Skóra to największy, najbardziej widoczny organ naszego ciała. Nie dziwi więc fakt, że w przypadku, kiedy cokolwiek pojawi się na tej skórze, najczęściej udajemy się gdzie? Do dermatologa. Skóra, która jest zdrowa, jest zawsze prawidłowo napięta, ma gładką strukturę i naturalny, jednolity kolor. No ale nie zawsze. Czasami na niej pojawiają się różne zmiany. I przyczyny tych zmian mogą być różnorodne. Może to być stres, nieprawidłowe odżywianie, wszelkiego rodzaju stany zapalne, choroby nowotworowe, różnorodne choroby układu immunologicznego, czy narażenie na środki chemiczne, albo przyjmowane leki. Jedne zmiany skórne mogą mieć tylko niewielkie znaczenie estetyczne, inne natomiast na kilka lat wcześniej sygnalizują ujawnienie poważnych się chorób. Żadnej takiej zmiany nie wolno lekceważyć i zawsze należy wykluczyć jej przyczyny internistyczne. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo informacji dostarcza nam o stanie naszego zdrowia właśnie skóra. Na przykład w przebiegu chorób układu oddechowego, kiedy tutaj główny problem stanowi niedotlenienie całego organizmu, skóra u takich pacjentów jest sucha, szara, czasami ma sinawe zabarwienie, ale też gorzej regeneruje się po wszelkiego rodzaju zabiegach. Na przykład gorzej, dłużej goją się rany. Stres natomiast wpływa na gospodarkę hormonalną i te zmiany powodują również pogorszenie stanu skóry. Zawsze na przykład w czasie stresu nasila się przebieg atopowego zapalenia skóry czy przebieg przewlekłej pokrzywki. Osoby natomiast z niewidzialnością serca często mają problemy naczyniowe na twarzy. Mogą być to poszerzone naczynka albo rumień. Brak odpowiedniego nawodnienia powoduje suchość, wiotkość skóry czy większą liczbę zmarszczek, no i oczywiście szybsze starzenie się. Zaburzenia we wchłanianiu lub w odżywianiu ogólnie pogarszają jakość skóry, szczególnie jej napięcie, koloryt, regenerację i też przyspieszają starzenie. Wiele zmian skórnych pojawia się w przebiegu chorób układu pokarmowego, szczególnie w nowotworach przewodu pokarmowego i one pojawiają się na wiele miesięcy, nawet lat wcześniej. Zawsze w takim przypadku należy wykonać kolonoskopię i specjalistyczne badanie kału oraz krwi. U pacjentów, u których trudno leczy się trądzik różowaty, przewlekłe pokrzywki, warto wykonać badanie kału na obecność bakterii Helicobacter pylori. Jest to bakteria, która jest często przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, ale także promuje rozwój raka żołądka. Choroby natomiast metaboliczne, takie jak cukrzyca, powodują u pacjentów bardzo szeroki wachlarz objawów skórnych, od zaburzeń krwienia, zakażeń czy świądu, po wszelkiego rodzaju zmiany troficzne. Pojawienie się u pacjentów nawracających brodawek wirusowych, takich czy opryszczki oraz półpaśca stanowi zawsze objaw niesprawnie działającego układu odpornościowego. Zaburzenia hormonalne znowu mogą być przyczyną też przebarwień skóry, szczególnie u kobiet. Niedoczynność tarczycy może powodować suchość skóry, obrzęk, zmniejszone ucieplenie, nadmierne wydzielanie znowu kortyzolu, to liczne rozstępy, trądziki, zmiany naczyniowe. Jak widzicie Państwo, wiele objawów skórnych i wiele zaburzeń wewnętrznych. O stanie zdrowia również świadczy skóra w okolicy oczu. Większość pacjentów w celu poprawy tej okolicy zgłasza się do gabinetów medycyny estetycznej, a tu zamiast diagnostyki wykonywane są liczne, niestety mało skuteczne zabiegi. Mało kto prowadzi diagnostykę i szuka przyczyn tego stanu. Podstawowy błąd, który jest popełniany przez współczesną medycynę, to zbyt powierzchowne traktowanie zmian skórnych, zbyt przewlekłe leczenie lekami zewnętrznymi i brak oczywiście wnikliwego podejścia do chorób skórnych. Rozpoznanie niepokojących zmian, jakichkolwiek zmian skórnych, które są w większej ilości, powinno zawsze wiązać się ze skierowaniem pacjenta do internisty i wykonaniem badań specjalistycznych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i proszę o uważne obserwowanie swojej skóry. Ona do nas mówi.